Drogi widzu, jeżeli pojęcia związane z prądem elektrycznym są Ci obce, nie mogę zagwarantować, że ten film Cię zainteresuje. Jeżeli jednak masz duże doświadczenie w elektrotechnice, nie powiem Ci nic nowego. Mimo wszystko, zapraszam do oglądania. Mam tutaj transformator, którego parametrów nie znam, więc chciałbym go sprawdzić. Podpiąłem sobie krokotylkami do zacisków wtórnych miernik uniwersalny. Załączam napięcie 267 V. A ciutkę za dużo ma ten transformator, jeżeli chciałbym wykorzystać go. On by się nadawał bardziej na wzmacniacz klasy B. Bez obciążenia po mostku Greca 380 V. Dość sporo. Jeżeli będę chciał go wykorzystać w wzmacniaczu, będę musiał mocno zbić napięcie, przynajmniej dla siatki, do 250 V. Trzeba pomyśleć, trzeba się zastanowić. Dobra, wyłączmy to napięcie pierwotne. Krokodylki na drugi zacisk. Nie ma zwarcia. 7,5 V bez obciążenia. Trochę dużo. Będę musiał włączyć szeregowo z uzwojeniem opornik. Jeszcze będę musiał wyznaczyć jego wartość. To napięcie jest bezpieczne, więc mogę sobie przełączyć na środkowy 3-4 V. A druga połówka 3,7 V. Tak nawijano transformatory dawniej, bo to nie jest moja robota, tylko to jest wyciągnięte z gotowego urządzenia. I do tego uzwojenia 12,5 V. Już chyba wiem, z jakiego wzmacniacza wyciągnąłem ten transformator. Chociaż patrząc po rdzeniu, wydaje mi się trochę małej mocy. Jak do obsługi 4 EL84 i dodatkowo jeszcze tam były chyba 6 lamp EZC83. No dobra, transformator mamy. A teraz zagadka. W jakiej klasie pracuje ten wzmacniacz? Co musimy wiedzieć? Musimy znać napięcie polaryzacji siatek sterujących, napięcie zasilania stałe. Wiemy, że nie jest to układ ultralinear, tylko transformator wyjściowy z trzema odczepami. Mamy także podane napięcie na siatkach ekranujących. W jakiej klasie działa ten wzmacniacz? Zróbcie sobie pauzę i przez chwilę się zastanówcie. Tutaj mamy podział wzmacniaczy pod kątem punktu pracy, czyli klasy wzmacniacza. To omawialiśmy sobie już wcześniej. I teraz w porównaniu do schematu, który przed chwilą pokazałem, w jakiej klasie pracuje tamten wzmacniacz? Miałem powiedzieć słowo na temat tego wzmacniacza. Ja się wtedy pomyliłem w jego nazwie. To nie jest WG600, tylko WG460. Było parę odcinków wstecz. Dlaczego uważam, że w PRL-u marnotrawiono materiały przeznaczone do produkcji urządzeń Hi-Fi? Mamy tutaj przeciwsobny stopień mocy. Odwracacz fazy zrobiony jest na jednej połówce lampy numer 3, czyli tej. To jest na triodzie. Przedwzmacniacz, który nam zwiększa wzmocnienie spowodowane tłumieniem w regulowanym filtrze pasywnym, jest zrobiony na drugiej lampie, na jej połówce. I mamy pierwszą lampę EZC82. ECC oznacza lampę żarzoną napięciem, czyli ważne jest napięcie żarzenia, a nie prąd żarzenia. ECC C oznacza triodę, a jak jest drugie C, to oznacza podwójną triodę. Mamy tutaj lampę ECC82. Wykorzystana jest, proszę się przyjrzeć, tylko jedna połówka tej lampy. Jedna, druga L1, tu mamy jedna, druga L2, jedna, druga L3,
jedna druga L3, jedna druga L2. Nie ma drugiej połówki lampy L1. Czyli w tym wzmacniaczu zbudowano taki układ odwracacza fazy. Układ z podzielonym obciążeniem. Ma on pewne wady. Jakie wady odsyłam do książki pana Aleksandra Witorda, ale nie chodzi mi o samo zbudowanie odwracacza fazy, który tam był konieczny. Chodzi mi tylko o to, że nie wykorzystano takiego układu, ponieważ do dyspozycji była wolna jedna połówka lampy ECC82. Czyli albo zakpiono sobie z użytkownika, albo wynikało to z lenistwa. Przecież to jest marnotrawienie surowców. Przed chwilą widzieliśmy transformator, który jest troszeczkę za mały do zasilania wzmacniacza W600F, a był w nim użyty. A teraz widzimy w przykładzie wzmacniacza Foniki 460 takie marnotrawienie zasobów. Jedna połówka lampy, która jest w ogóle niewykorzystana. Niech widz znajdzie sam odpowiedź na pytanie, jak to było w czasach PRL-u. Jeszcze raz dla przypomnienia ten schemat. Druga połówka lampy mogła być sprytnie zagospodarowana w tym miejscu. Wtedy mielibyśmy układ barwy dźwięku i wzmacniacza wstępnego zbudowany na jednej lampie. Natomiast jedna z połówek lampy mogła być użyta jako pierwszego stopnia odwracacza fazy, a druga mogła być użyta z drugiej lampy wzmacniającej, mogła być użyta jako drugi stopień odwracania fazy. Wtedy impedancje na wejściach takiego wzmacniacza przeciwsobnego na każdej z tych pendot końcowych byłyby równe. Nie byłoby zniekształceń różnymi kształtami napięć. Można by długo jeszcze o tym mówić. Nie rozumiem po prostu takiego marnotrawienia surowców. Jeden przykład to za mało. Dobrze. Pierwszy polski wzmacniacz stereo na tranzystorach też był produkcji Foniki. Był to wzmacniacz W800. W dokumentacji podano, że jako końcówek mocy powinno użyć się tranzystorów BD254. To są tranzystory wyglądające jak ten z tyłu po lewej stronie. Natomiast Fonika zastosowała znacznie większy 2N3055. Nie było to uzasadnione parametrami wzmacniacza, ponieważ moc wyjściowa to była 2x6 W na 8 ohmach. Czyli po prostu marnotrawienie surowca. Tutaj jest inny wzmacniacz, WG500F. Bardzo pięknie zagospodarowane zasoby. To jest stereofoniczny wzmacniacz. Mamy na wejściu jedną lampę, jedna połówka, druga połówka. Potem mamy ECL86. Trioda jest zagospodarowana w korektorze barwy dźwięku jako wzmacniacz wstępny do wzmacniacza końcowego. I drugą lampą zrobiono to samo. Odpowiedź na zagadkę. Napięcie polaryzacji siatki sterującej było minus 13 V. Minus 11, minus 12, minus 13. Widzimy, że prąd anody jest bardzo malutki. Ta polaryzacja siatki jest bliska napięciu odcięcia lampy, zatkania lampy. Czyli wzmacniacz, który przedstawiłem przed chwilą, pracuje w klasie AB. Tutaj mamy pokazany bardzo mały prąd, prawie punkt pracy, prawie bliski punktowi odcięcia i wzmacniana jest górna część sinusoidy, natomiast dolna część sinusoidy będzie odcinana. Dla jasności przedstawiłem schemat tego wzmacniacza. Ma on 10 W na wyjściu przy zniekształceniach poniżej 1%. Impedancja obciążenia wynikająca z przekładni tego transformatora to jest 15 ohmów. Lampy L84 pracujące w układzie przeciwsobnym. Impedancje od anody do anody mają 8 kilo. Jeżeli byśmy podłączyli tutaj na przykład kolumnę
4-ohmowe albo 8-ohmowe, te impedancje byśmy zmienili w taki sposób, że zmniejszyliśmy by widzianą przez układ przeciwsobny impedancję na przykład do 4,5 kilo albo nawet do 3 kilo. W książce Technika naprawy gramofonów i wzmacniaczy czytamy, że sposób pracy klasy AB jest następujący. Dla małych sygnałów wyjściowych wzmacniacz lampowy pracuje w klasie A, a dla dużych w klasie B, co łączy zalety jednego i drugiego systemu pracy. Mówiliśmy już, że wzmacniacz w klasie A jest niewrażliwy na zwarcie, czyli w przypadku pracy z małymi sygnałami wzmacniacza Fonica W600, czyli gdybyśmy do wyjścia jego podłączyli 4 lub 8 ohmów, wzmacniacz zachowywałby się tak, jak już omawialiśmy to w przypadku zwarcia na końcówce w klasie A, czyli po prostu ta prosta pracy by się bardziej nachyliła, oddałby ten wzmacniacz mniejszą moc do obciążenia i na tym by się to skończyło. Jak działa więc klasa B? Tutaj jest układ z tranzystorami, ale zasada działania klasy B jest identyczna, więc proszę się nie przejmować, przyjąć po prostu tutaj, że to są lampy. W czasie pracy w klasie B górna lampa przewodzi tylko jedną połówkę sygnału, natomiast dolna lampa po zastosowaniu odwracacza fazy przewodzi odwróconą dolną połówkę sygnału. W związku z czym każda z lamp pracuje z jedną połówką sygnału. Musimy pamiętać, że jest stosowany tutaj odwracacz fazy i przebieg na dolnej lampie jest odwrotny do przebiegu, czyli lustrzane odbicie. Odwrotny do przebiegu na górnej lampie. W klasie B pracującej bez prądu siatki zakres ujemnych napięć siatkowych jest ograniczony tylko punktem wyznaczonym przez napięcie siatkowe równe 0, czyli ta końcówka pracy, punkt A, który tutaj jest tak wyznaczony, czyli to są szczyty impulsów prądowych, one mogą się przesuwać po tej, pamiętamy, że ona tak wygląda, a tutaj dla uproszczenia jest to narysowane jako prosta, one mogą się przesuwać po tych punktach. Jeżeli przesuną się za wysoko i wejdą na zakres mocy admisyjnej, przekroczą go, możemy uszkodzić lampę, dlatego praca bez obciążenia dla klasy B jest korzystna, bo w tym momencie mamy gdzieś tutaj punkt A. Natomiast kiedy mamy zwarcie lub zbyt małą impedancję wyjściową, czyli na przykład do 15 ohmów wyjścia i tak policzonego transformatora podłączymy 8 lub 4 ohmy, zakres impulsu najwyższego prądu zaczyna przekraczać wartość mocy admisyjnej lampy i w ten sposób możemy uszkodzić sobie lampę. Czyli wzmacniacz, który przed chwilą prezentowałem, który jest połączeniem, jego klasa jest połączeniem pracy w dwóch klasach, czyli jest to klasa AB, będzie wrażliwy przy pracy dla wysokich sygnałów wejściowych, czyli na przykład jak zrobimy głośno, będzie wrażliwy, jeżeli tutaj zamiast 15 ohmów podłączymy 8 ohmów. To jest wada tego wzmacniacza niestety. Dla przypomnienia, ten wzmacniacz pracuje w klasie AB, wyznacza go polaryzacja siatki sterującej, która w tym przypadku wynosi minus 13 V. Jeżeli ktoś ma inną wiedzę na ten temat, bardzo chętnie się z tym zapoznam i proszę o pozostawienie tej informacji w komentarzu. Bardzo chętnie przeczytam. Lubię uzupełniać swoją wiedzę o doświadczenie innych osób, a być może faktycznie czegoś nie wiem. Jeśli nie wiecie, jak się będzie zachowywał wasz transformator po podłączeniu pewnego obciążenia, możecie zbudować prosty układ. Na przykład taki. Włączacie woltomierz i dodatkowo obciążenie do obwodu, żeby wywołać przepływ prądu. Może być to 22 kg, ale pamiętajcie o mocy rezystora. Na przykład 100 kg, 22 kg. O odpowiednich mocach rezystory. I przełączając sobie pomiędzy jednym a drugim rezystorem, możecie odczytać wartości prądu płynącego w obwodzie i spadki napięć.
mam zbudowany pewien układ na pająku. Pamiętajcie o izolacji, żeby nie dotykać się tych przewodów pod napięciem. Jak widzicie, mamy 360 V prądu stałego. Dlatego układ musi być odpowiednio wykonany, a Wy musicie być pewni, co robicie. Najlepiej wszystkie zaciski pomiarowe stosować w postaci krokodylków, podpiąć do układu, a następnie włączyć napięcie zasilania. W przypadku oporności 100 kOhmów mamy 358 V i zakres 10 mA, 3,5 mA. Odpinanie zacisków róbcie tylko wtedy, kiedy napięcie spadnie Wam do zera, czyli całkowicie rozładujecie kondensator elektrolityczny. Zrobimy sobie teścik z rezystorem 22 kg. Napięcie nam spadło do 361 V. Prąd mamy 16,5 mA, co zgadza się z wynikiem. I jeszcze mamy pracę na biegu jałowym, czyli bez żadnego obciążenia. Jak widać, wyniki bardzo podobne do tych, o których mówiłem podczas pomiarów na biegu jałowym tego transformatora. Jeszcze bez zbudowanego mostka. A takie mamy napięcia przemienne po stronie pierwotnej i wtórnej. Gdy będziecie montować taki układ, upewnijcie się, że jesteście bezpieczni. Pracujcie zawsze jedną ręką, a po włączeniu zasilania nie dotykajcie żadnych punktów będących pod napięciem. Jest to niebezpieczne dla zdrowia i życia. Dobrze jest, gdy nóżki elementów elektronicznych będą izolowane i tylko w jednym punkcie, gdzie podepniecie sobie krokodylek, pozostawicie kontakt metalu z krokodylkiem. Pamiętajcie, praca z wysokim napięciem jest niebezpieczna. To jest mniej więcej płytka drukowana do zasilacza. Są takie tam szkice. Wstępne rozplanowanie zabudowy zasilacza. On będzie w pułapce Faradaya. Od dołu na wierce otwory i od góry, żeby była cyrkulacja powietrza. Teraz to wszystko musimy narysować pisaczkiem na płytce, wydrukować, znaczy wytrawić. Montaż płytki drukowanej zakończony. Teraz należy ją stawić na kołki dystansowe, podobnie jak transformator. Transformator zamocowany na nóżkach dystansowych. Podobnie na nóżkach dystansowych z przedkładką izolacyjną jest zamontowana będzie ta płytka. Otwory do wentylacji. Musimy jeszcze okablować całość i zasilacz docelowo do gitarówki w klatce będzie gotów. Załączam napięcie. Widać, że zwiększył się prąd żarzenia lampy. W tej chwili jakieś tam 0,8 ampera. Na razie płynie przez te oporniki. Przekaźnik chwycił nam napięcie anodowe. To się odbija trochę tę żarówkę. No, taki mamy prąd żarzenia lampy EL34. Jak widzimy, zgasimy to większe światło. O, jak pięknie się żarzy. On też widać ładnie włókno żarzenia. No. Był to pierwszy element zasilacza sprawdzony. Pomiar napięcia anodowego. Ono się zmienia w zależności od warunków sieci, od 360 do 370. Jest to bez obciążenia. Obciążenie jest 1 mA przez te dwa rezystory służące do rozładowywania układu. Ale możemy założyć w okolicach 365-370 V napięcie anodowe. Mam transformator głośnikowy TG5x46, którego schemat wygląda tak.
I niestety będę musiał sporo obniżyć napięcie, żeby móc ten transformator wykorzystać. Gdybym chciał utrzymać napięcie 370 V, musiałbym użyć transformatora, który miałby impedancję uzwojenia pierwotnego 11 kΩ. Niestety ten transformator ma przekładnik 1.31, impedancję pierwotną 5100 ohmów i wtórną 5 ohmów. Dla środka pasma wyszła mi impedancja taka 5555 ohmów. A z tego wzoru, czyli najbardziej korzystna impedancja, dla 5100 ohmów musiałbym obniżyć napięcie do 245 V. Plus minus 10%. I tak też będziemy musieli zrobić w tym wzmacniaczu, żeby uzyskać jak najlepszą jakość sygnału lampy nieprzeciążonej, ponieważ 12 W mocy admisyjnej nie pozwala nam użyć tak wysokiego napięcia zasilania przy tak niskim oporze uzwojenia pierwotnego, impedancji uzwojenia pierwotnego. Teraz muszę się zająć policzeniem tego stopnia mocy. Pamiętamy, napięcie zasilania mieliśmy 360 V, wymagane napięcie anodowe 250 V, różnica napięcia, którą musimy zbić z zasilacza do wymaganego w układzie, to jest 110 V. Wiemy, że prąd, który będzie pobierany z zasilacza, to jest prąd anodowy i prąd siatki razem 53 mA. W związku z czym mamy 2000 ohmów opornik do włączenia między zasilacz a anodę. Taki opornik wydzieli nam moc 5 W, nie mam takiego, dlatego złożę to z dwóch oporników po 1 kilo i 3 W. Gdybyśmy założyli inne napięcie na siatce, na przykład 8 V, to przy tym samym prądzie płynącym przez katodę mamy opornik 150 ohmów, w związku z tym będę szukał jakiegoś opornika pomiędzy tą a tą wartością, żeby zmieścić się w zakładanych napięciach na siatce sterującej. Mamy moc jakieś 380 mW, możemy użyć w takim razie tutaj 0,5 W. Chociaż po chwili namysłu stwierdziłem, że nie ma sensu obliczać i pokazywać jeszcze raz tego samego, co było w poprzednich odcinkach. Myślę, że widz po uważnym obejrzeniu wszystkich zaprezentowanych dotąd odcinków na temat wzmacniacza mocy z pentodą w końcówce z pojedynczą lampą poradzi sobie z obliczeniem takiego wzmacniacza. Myślę, że umiejętność korzystania z charakterystyk oraz liczenia odpowiednich elementów peryferyjnych, takich jak rezystory, czyli ustalenie napięcia na siatce sterującej, nie będzie stanowić już problemu, a każdy, kto poświęcił trochę czasu na to, żeby zapoznać się z podstawowymi rzeczami dotyczącymi wzmacniaczy mocy, z powodzeniem zrobi to samodzielnie, a jeżeli ktoś obejrzał wszystkie odcinki pobieżnie, nie przykładając uwagi do tego, co mówię, pozostaje mu jeszcze raz poświęcić trochę czasu i obejrzeć te odcinki. Ja przystępuję do dzieła, czyli do montażu. Zrobię taki eksperymentalny i doświadczalny wzmacniacz mocy, gdzie będziemy mogli zmieniać na przykład wartość opornika katodowego o 30 ohmów i obserwować na przykład na ekranie oscyloskopu, jakie wprowadza to zmiany do sygnału. Ja się biorę za montaż, niebawem pokażę efekt końcowy. W następnym odcinku pokażę właśnie pomiary, o których mówiłem, co się dzieje we wzmacniaczu, gdy zrobimy to lub tamto. Wbudujemy jeszcze amperomierz na boczniku. Co prawda bocznik nie udało mi się dobrać idealnie do tego amperomierza, ponieważ powinien mieć on 0,87 ohma,
a udało mi się z tych oporników złożyć 0,93 ohma. I prawda jest taka, że kupowane przeze mnie rezystory, mimo że wartość mają na przykład 1,5 ohma, to tej wartości nie zachowywały. Musiałem doświadczalnie z 15 oporników wybrać takie, które pozwoliłyby mi stworzyć bocznik. Oczywiście ten amperomierz nie musi mi pokazywać dokładnie prądu. On jest tylko szacunkowy. Może się pomylić, powiedzmy tam o 4 do 5 mA. On jest tylko szacunkowy po to, żeby użytkownik tej gitarówki mógł potem stwierdzić, w którym momencie ma nastąpić wymiana lampy. Miałem powiedzieć kilka słów na temat techniki montażu. Ja stosuję od wielu lat z powodzeniem metodę, którą Japończycy nazywają Shinsakanko. Oznacza to pokaż i powiedz. Sprowadza się to do tego, że gadamy do siebie, ale metoda jest skuteczna. Na czym to polega? Najprostszy sposób, gdy montujemy na przykład wzmacniacz na lampie L84 i chcemy zamontować opornik katodowy. Pamiętajmy, że jest to tylko pokaz i nie jest to szczegółowy montaż. Wracamy do omówienia metody. Mówimy sobie, między katodę a masę montuję opornik 160 ohmów. Sprawdzam sobie ohmomierzem dany opornik i zakładamy, że rzeczywiście on ma 160 ohmów. W związku z tym dany opornik po sprawdzeniu ohmomierzem i sprawdzeniu w katalogu katoda. Katoda to jest to. I katoda jest połączona z siatką ekranującą. Jest wyprowadzona na nóżce numer 3. Powiedzmy sobie na głos. Nóżka numer 3. Liczymy. 1, 2, 3. Montujemy nasz opornik katodowy do nóżki numer 3 i powiedzmy, że ten pin będzie masą. Oznaczamy go sobie jako masa. Lutujemy lutownicą. Oczywiście tutaj to jest tylko montaż taki na sucho, pokazowy, w związku z czym to się nie chce trzymać, ale wiemy, o co chodzi. No nie stawiaj oporu, bądź posłuszny. OK. Po przylutowaniu mówimy sobie jeszcze raz. Opornik katodowy 160 ohmów. Katoda jest na nóżce numer 3. Zamontowałem ją raz, dwa, do trzeciej nóżki i do wyprowadzenia, które oznaczyłem masa. Uwierzcie mi, że choć wygląda to dziwnie dla nas Europejczyków, metoda Shinsakanko zapewnia wyeliminowanie pomyłek. Dziwnie to wygląda, bo monter gada sam do siebie, ale tym samym sprawdza swoje działanie. Ja stosuję tę metodę z powodzeniem od wielu, wielu lat. I wszelkie układy, które projektowałem dla siebie, które montowałem, działały od pierwszego włączenia do prądu. Tylko i wyłącznie dzięki tej metodzie. Polecam ją z całego serca, mimo że jest dziwna dla otoczenia. Od Japończyków można wiele się nauczyć, zresztą stworzyli wiele doskonałych urządzeń. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się spodobał. W następnym odcinku podzielę się etapami montażu wzmacniacza lampowego i powiem, na co trzeba zwracać uwagę. Do następnego razu.